tchnął właśnie oprócz tych trzech punktów nadzieję w to, że Fernando Santos poprowadzi naszą reprezentację ku lepszemu? Wygraliśmy mecz, no to jest najważniejsze. Liczą się w piłce przede wszystkim gole i punkty, tak? Zdobyliśmy dzisiaj 3 punkty, strzeliliśmy o 1 gola więcej niż rywale i z tego się trzeba cieszyć. Na pewno drużyna grała lepiej niż w poprzednim meczu w Pradze. W Pradze mecz zaczął się dla nich trudno, pechowo. Wtedy czescy nasi rywale zaskoczyli. Rzeczywiście, no, udało im się bardzo zgrabnie strzelić 2 gole i to przyłamało całą pewnością naszą drużynę. Ustawiło mecz, jak to się mówi. No to był bardzo trudny moment. Mam nadzieję, że dzisiaj udało się ten trudny moment przełamać, że to fatum gdzieś odeszło. Mecz się udało wygrać, są 3 punkty, to jest najważniejsze. Gramy dalej, a no nie można oceniać trenera i zawodników po jednym meczu. Momenty są różne i myślę, że drużyna się rozgrywa. Drużyna się też zgrywa razem, bo jednak to są pierwsze mecze z nowym trenerem. Nowe ustawienia, różne nowe rozwiązania, które na pewno trener proponuje i mam nadzieję, że będą grali coraz lepiej. Czesi nas dzisiaj zaskoczyli po raz drugi, bo zremisowali z Mołdawią, w związku z tym gdzieś ta grupa nasza otwiera się na nowo. Czy oprócz tego kolektywu, o którym pan mówi, tej odbudowy, tego charakteru, który dzisiaj nasi pokazali, wyróżniłby pan któregoś z naszych orłów? No tak, zaczynając od początku pana pytania, to powiem tak, no na pewno dzisiaj kibice w Czechach nie są zadowoleni z tego wyniku. Myślę, że zwłaszcza po tym meczu z Polską spodziewali się dzisiaj znacznie więcej. No ale jak widać, każda drużyna ma takie trudniejsze momenty. Natomiast ja, no na pewno dzisiaj Świderski. Bo to nie tylko dlatego, że strzelił gola, ale przede wszystkim dlatego, że wykonał bardzo solidną pracę dzisiaj na tym meczu i to było widać zresztą wielokrotnie, więc z całą pewnością wyróżniał się dzisiaj.